Jerzy Brzeszczek. Jerzy Brzęczek. A Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Jerzy Brzęczek, nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. To znaczy, nie takim nowym jak już to oglądacie, ale okej, okay, ja to nagrywam zdecydowanie wcześniej. I zastanawiamy się, czy w FIFA 19 również powinniśmy mieć szansę na taką karierę? Zapraszam do oglądania. Tonight, tonight. Cześć, Siemianeczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o trybie selekcjonera FIFA 19, czyli trybie, który moim zdaniem powinien się w tej grze pojawić, bo pamiętam jeszcze te czasy, w których błagaliśmy i o to, aby mieć możliwość w ogóle wejścia w tą reprezentację, w ogóle bycia selekcjonerem przy okazji normalnej kariery menadżera, i faktycznie to się spełniło. I teraz wydaje mi się, że fajną opcją naprawdę byłoby rozdzielenie tych dwóch rzeczy. Znaczy, żeby w karierze menadżera dalej była ta opcja, natomiast żebyśmy mieli zewnętrzną opcję bycia tylko i wyłącznie selekcjonerem kadry i dobierać zawodników ze względu na statystyki, które będą nam podawane przez naszych asystentów. Czyli będziemy takim menadżerem, który obejmuje reprezentację i będziemy dostawać. Się dane każdego miesiąca odnośnie formy zawodników, odnośnie liczby strzelonych bramek, tego jak prezentują się na boisku. Nie będziemy mieli zupełnie wpływu na ich treningi. Będziemy mogli ewentualnie na przykład sugerować normalnym menadżerom ich klubów, że czy moglibyśmy prosić o to, żeby na przykład Grosicki był wystawiany częściej, bo chcielibyśmy go po poobserwować i na przykład dostaniemy odpowiedź, nie, nie ma takiej możliwości, albo oczywiście postaramy się go wystawić w następnym meczu no i po prostu jakby układy partnerskie, tak? Wydaje mi się, że generalnie taka opcja byłaby trochę ciekawsza niż obecne prowadzenie tej kadry, bo obecne prowadzenie tej kadry, no, mi osobiście się jakoś super nie podoba, bo jest mało po prostu rozbudowane, jak ca cała kariera, natomiast osobny tryb Selekcjonera dawałby naprawdę sporo możliwości do fajnego poprowadzenia właśnie tej drużyny reprezentacyjnej. I oczywiście, tam byłyby zupełnie inne cele, tam byłyby te cele ważniejsze, i przede wszystkim tam częściej bycie, bylibyście zwalniani po prostu za niewywiązanie się z obowiązków, za niewyjście z grupy na przykład na mundialu, czy na fatalne zaprezentowanie się podczas na przykład Ligi Narodów UEFA. Uważam, że taki tryb powinien wejść do FIFA 19. Uważam, że byłoby to coś, co. Odświeżyłoby tą grę. I wiem, że przez ostatnie odcinki prawdopodobnie bardzo często powtarzam te slogany, ale ja osobiście od FIFY 19 właśnie tego oczekuję. Oczekuję świeżości, oczekuję tego, żeby mnie zaciekawiła, i oczekuję tego, żeby po prostu grało mi się w nią przyjemnie przez cały rok, a nie tylko przez pierwsze 6 miesięcy. No i teraz pytanie tak naprawdę, na co powinniśmy mieć wpływ? Ja uważam, że powinniśmy mieć wpływ na zespół. Powinniśmy mieć wpływ. Na to na przykład, na jakim stadionie w danym kraju gramy, powinniśmy mieć wpływ na przykład na wygląd koszulek, jakieś centrum tworzenia koszulek reprezentacyjnych i możecie tylko w określonych barwach na przykład. No nie wiem, ja uważam, że naprawdę jest dużo opcji. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał, mimo że dosyć krótki, wam się podobał. Po, po raz kolejny taki materiał pogadankowy, bo ja jestem na wyjeździe i musiałem sporo tych materiałów do przodu nagrać, więc możecie mi życzyć oczywiście miłego wolontariatu, na którym jestem i zapraszam na mojego Facebooka, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co w tym momencie robię. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zapraszam do stawienia łapki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, być na bieżąco. Z Moimi materiałami i oczywiście możecie kliknąć w dzwoneczek, aby YouTube o tych materiałach Was powiadamiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, życzę Wam miłych wakacji. Na razie, i piona.